Zastanawiając się nad przystąpieniem do tego projektu, no trzeba też ustalić, ile rąk jest w stanie podołać. Zastanawiałem się nad tym, kto może podjąć takie wyzwanie, z kim chciałbym pracować, bo ważne są umiejętności, doświadczenie, ale też i dobra atmosfera. I myślę, że tutaj udało mi się zebrać taką grupę. Oprócz mnie jest charakteryzatorem Maja Stosio. Drugimi charakteryzatorami jest Karolina Kordas, Hania Leśna. I mamy nieocenioną pomoc bardzo doświadczonej fryzjerki Grażyna Jakubczak. Robi szaloną robotę w tle. Właśnie Grażyna sobie zadała kiedyś trud, ale to było jakoś w połowie filmu. Przeliczyła z naszego planu kalendarzowego zdjęcie. Zawsze mamy zaznaczone ilości statystów na każdy dzień. Ona to sumowała i gdzieś w połowie zdjęć wyszło nam prawie 3000 statystów przerobionych, więc myślę, że dochodzimy do tych 5 czy 6. I to dopiero daje obraz naszej pracy. Na wszystko trzeba mieć jeszcze pomysł, wiedzieć, jak operator chce to pokazać, jak reżyser chce to zainscenizować i do tego się stosujemy, jak jest rana, no właśnie na zbliżenie, na duży ekran. Nasz efekt będzie widoczny, a co dopiero na zbliżeniu twarzy, więc trzeba do tego się przyłożyć. Zauważyłem od początku, że potrafimy się napędzać wspólnie. Scenografia, kostiumy i my, czyli te inscenizacyjne piony. Myśmy zaproponowali w Łodzi na ulicy Roosevelta przejście do banku po wyjściu z kanałów. To była pierwsza realizowana w tej sekwencji scena i ubrudziliśmy Biedronkę i Stefana. To przyszedł do mnie Marek Warszewski, scenograf, mówił: Darek, ja to myślałem, że to jest taki kanał burzowy, że oni tam przyjdą lekko pomoczeni. To zmienia pogląd mój na tę scenografię. Ja muszę zrobić szlam. I to nas napędza i pewnie współpraca tych wszystkich pionów i ludzi otwiera ścieżkę do sukcesu tego filmu.